Cześć, witajcie. Dzisiaj powiemy o prokrastynacji, czyli jak przestać odwlekać i zacząć działać. Jest 5:30 rano i rozpoczynamy RTCK Espresso. Ej, dlaczego ja nie mogę zacząć któregoś odcinka buraku prący na szkło? Możesz zacząć kolejny. Wal się, dobra, idziemy. Ale nie, dobra, wkleimy tutaj. Ja wcale mi się, kurde, teraz nie chce. Ale nie, to będzie fajne, bardzo fajnie. Cześć, tutaj Michał Szczepanek. I Piotr Piwowar. Codziennie z samego rana publikujemy tutaj jedną wskazówkę na ten dzień, tak zwane espresso, szybkie. No tak. I te nasze perliste głosy są tutaj. Nie małpuj, to była moja kwestia. No to powiadam, że to masz powiedzieć. Dobra, ale tak postanowiłem w tym odcinku wyjątkowo nic nie powiedzieć o tym, że dzisiaj z naszymi perlistymi głosami postaramy dotrzeć również do waszych jeszcze przyciemnionych o 5:30 umysłów. Ja myślę, że nasi widzowie mają jaśniejsze umysły niż my teraz. Niż ja chciałem powiedzieć, dobra, no ale to wejdzie do montażu, będzie śmiesznie. Przecież jesteście dla nas wyrozumiali. Dlaczego odwlekamy? Ty mi powiedz. Odwlekamy mimo tego, że wiemy, że konsekwencje odwlekania są negatywne. Oraz, że rzeczy, za które chcemy się zabrać, są ważne. A mimo to odwlekamy. Dlaczego? Mądrze powiedzieć czy śmiesznie? Śmiesznie. To powiem ci mądrze, bo nasze głowy, mózgi, które oszczędzają energię, chcą szybkiej gratyfikacji dopaminki, lepiej chwycić za telefon, bo nasze mózgi chcą szybkiej gratyfikacji i szukają czegoś łatwego, dokładnie, a nie skupiania się na sprawach, które efekt przynoszą dopiero za 2 dni. Tak. No i tutaj ważną wskazówką, żeby ten efekt uzyskać, można inaczej powiedzieć efekt kumulacji, to jest reguła stosowania małych kroków. Można powiedzieć takie mikrokroki. Mikrokrok. Czyli zastosujcie mikrokrok. Tak. Czyli jedną najmniejszą czynność, która może was doprowadzić do waszych celów, czy też zadań, które sobie wyznaczyliście. Przykład. Pokój taki, że jak wchodzisz... To się drzwi nie otwierają. Dokładnie. Szukałem takiej wizualizacji tego pokoju. No i dobra. Samo to cię zniechęca. Tak. Więc od czego możesz zacząć? Jakiego mikrokroku? Rozejrzeć się za drzwiami przesuwnymi. Tak. I zacząć sprzątać na przykład biurko. Zaczniesz sobie od biurka, to będzie taki mikrokrok. Tak. Że na najbliższy tydzień tylko biurko. Tylko biurko, dokładnie. Tak. Następny tydzień łóżko, następny tydzień podłoga. Tak. I w końcu dojdziesz do swojego celu. Albo zorientujesz się, że spokojnie można to biurko szybciej niż w tydzień. Myślę, że tak. W pierwszym dniu. Bardziej ambitny przykład. Tak. Chcesz być wypasionym youtuberem. No i jak zarobić cię pieprzne na tym pieniądze. To już przychodzi do takich cytatów. Tak. Ten cytat. Moi drodzy, no i tak was to blokuje, bo nie wiecie od czego zacząć i tak dalej. Tak. No jaki jest pierwszy krok? Pierwszy krok? Posłuchać poprzedniego odcinka i zastanowić się, co jest naszą pasją. Tak, ale możesz po prostu założyć swój kanał na YouTubie. To jest jakiś pierwszy krok, czyli założyć konto. Tak. Jak już masz to konto, no to już zaczynasz widzieć tam miejsce do wypełnienia, czyli zdjęcie w tle. Wklej tu jakieś zdjęcie, wklej sobie, zaczynasz już wizualizować, jak twój kanał może wyglądać, czyli klaruje ci się wizja. Dokładnie, przez następny tydzień nazwa kanału. Przez następny tydzień może jakieś przymiarki do nagrywania. No Już po kilku odcinkach może się okazać, że kompletnie cię to nie jara i wrócisz spokojnie do Haftu Richelieu. Tak jak w poprzednim odcinku, dokładnie. Czyli weryfikujemy w działaniu naszą pasję, tak. Ale znowu ten mikrokrok, czyli najmniejszy możliwy krok, który możesz uczynić. Zastanówcie się, jaka rzecz was dzisiaj zniechęca? Do jakiej rzeczy czujecie niechęć właśnie? Że myślicie o tym i tak wchodzicie jak taką minę na łące, no nie? Nie, dobra. Jak minę na łące, to jest obrazowe. I tak między, na bosaka jeszcze, na dodatek. No właśnie. I postarajcie się właśnie do tej miny tak przyczaić, że taki, zróbcie mikrokrok. Nie wiem, czy ta metafora jest. Co to za metafora? Nie wiem, czy ta metafora jest dobra. Ale postarajcie się właśnie takie mikrokroki w waszym życiu stosować. Rozdzielcie duże cele na małe kawałeczki. I pamiętajcie, że satysfakcja, czyli tak zwany efekt słodkiej poduszki pod wieczór, jest warty wszystkiego, czyli sweet pillow efekt. Jeżeli zrealizujesz swój cel na dany dzień, to możesz sobie spokojnie zasnąć. Nawet jeśli był malutki. Dokładnie. A jeżeli masz niezrealizowany cel, odłożyłeś coś, przeciągnąłeś w Google Kalendar myszką na następny dzień, to dalej masz poczucie niespełnienia. No. Tak. Tak. I ustalajcie daty, czyli deadline'y na daną
jakąś rzecz do wykonania. Tak. Rzeczy, które są zaplanowane, w większości zostają zrobione, a te, które nie mają daty, tylko jest wypasiona lista zadań, zostają przekładane na wieczność. Czasem warto też mieć towarzysza swojej niedoli lub celów do osiągnięcia, prawda? Czyli takiego... Czyli kolegę, który razem z tobą musi rano zwlec się z łóżka, i wyciągnąć trampki. RTCK Espresso na przykład. Nagrać RTCK Espresso. No, gdybyśmy robili to w pojedynkę, to na pewno nie byłoby takiego ciągnięcia tego tematu, nie? No, bo byśmy tak, jednemu by się nie chciał, drugiemu by się nie chciał, a ty jesteś moim accountability partnerem tak zwanym. Nie rozumiem, ale ufam ci, bracie, że ma to wszystko sens, więc powoli zmierzajmy do dżingla kończącego ten odcinek. Tak, życzę wam wspaniałego dnia i uporania się z tymi minami, które macie przed sobą. Żegnamy się z wami. Cześć.